Reklama. Sponsorem magazynu żużlowego jest Peugeot 3008. Chcesz zobaczyć, jak wygląda? Odwiedź salony B&B, autoryzowanego dealera Peugeot. Firma B&B zaprasza do swoich salonów w Lesznie i Gostyniu przy ulicach Poznańskich. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5. www.apartamentyleszno.com. Reklama. Poniedziałek 18.15 wybiła, czas na magazyn żużlowy na antenie Radia Elka, który także można słuchać w internecie na elka.pl. Dzień dobry, witam w dziś magazynie takim żużlowo-speedrowerowym. Oczywiście rozpoczynamy od pojedynku Fogo Unii Leszno, tego piątkowego w Rybniku. Faworytami tego pojedynku byli oczywiście goście, ten twardy tor i jazda w upale i tumanach kurzu początkowo do najłatwiejszych i należała. Choć trzeba przyznać, że leszczyńska para młodzieżowa Szymon Schlauderbach, Dominik Kubera wygrywają juniorską potyczką 5-1. Ku radości kibiców Rowu ich zespół jest górą w trzecim wyścigu, gdzie Kacper Wuryna w pokonanym polu pozostawia Piotra Pawlickiego. I to, jak się później okazało, było jedyne drużynowe zwycięstwo biegowe rybnickich rekinów. Goście dopasowali się do nawierzchni i dyktowali warunki gry. W Rybniku, jak ryba w wodzie, czuł się Bartosz Smektała, a gospodarze w zasadzie mieli jednego zawodnika, który dotrzymywał kroku leszczyńskim bykom. To Robert Lambert. Przed wyścigami nominowanymi Fogo Unia prowadzi już 48-30, a wszystko kończy się przy stanie 56-34 i tym samym leszczynianie w 5 kolejkach Ekstraligi mają komplet zwycięstw. Punkty w tym pojedynku zdobyli dla Fogo Unii Leszno Emil Sajfudinow 12 i bonus, Janusz Kołodziej 5 i bonus, Bartosz Smektała 12 i bonus, Jajman Licej 9 punktów i bonus, Piotr Pawlicki 10 punktów i bonus, Dominik Kubera 4 punkty i 2 bonusy i Szymon Schlauderbach 4 punkty. Dla gospodarzy Wacław Milik 3 punkty i bonus, Adrian Miedziński 7 punktów i bonus, Siergiej Łogaczow 3 punkty i bonus, Kacper Wuryna 5 punktów, Mateusz Tudzież 1 punkt i 15 punktów w 6 startach Robert Lambert. Menadżer Fogo Unii Leszno Piotr Baron, 5 mecz i 5 zwycięstwo, dziś takie troszeczkę zakurzone, bo tor twardy, gorąco, no i rzeczywiście mocno się kurzyło. No tak, mocno się kurzyło, no ale jest, temperatura była 30-31 stopni, więc trudno, żeby tor się nie kurzył, ale za to był świetnie przygotowany do ścigania. Na początek taki był troszeczkę dla nas zagadką, bo żeśmy troszeczkę przestrzelili z przełożeniami, ale już kolejne biegi, już wszystko pasowało, więc znaleźliśmy w miarę szybko receptę i to cieszy. W każdym razie niespodzianki dzisiaj w Rybniku nie było, zwyciężył faworyt i to rzeczywiście z takim mocnym przytupem, bo różnica punktów spora. No, zaczęło się kleić, tak jak mówię, po drugiej kolejce i dzięki temu można było gdzieś tam odjeżdżać. Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu, bo zwycięstwa się zawsze przydają, budują, zawodnicy się rozjeżdżają i o to chodzi. Bartek Smektała czuł się tutaj jak ryba w wodzie, bo powiedzmy, że ten pierwszy start tak wyszedł mu troszeczkę na jedynkę, ale jedynkę z plusem, ale później już było zdecydowanie lepiej. No i udział Bartka w wyścigu nominowanym, no, który wywalczył sobie na torze. No, wywalczył i to w świetnym stylu. Pojechał w 15 wyścigu, 2 punkty przywiózł, więc gratulacje dla niego. Pierwszy bieg oczywiście ma bardzo trudny, bo zewnętrzne pola i przy twardym torze jeszcze jest po polaniu, więc trudno się o cokolwiek zaczepić, ale myślę, że Bartka występ, właściwie dzisiaj chyba cała drużyna świetnie pojechała. Janek miał drobne jeszcze turbulencje, ale też na koniec wygrał wyścig i to cieszy, bo myślę, że w kolejnych meczach już będzie tylko lepiej. Czy w kolejnych meczach pojedzie Jajman Licy, bo po raz kolejny spisał się, myślę, że na dobrą ocenę. Ja myślę, że Jajman zakotwiczył się w składzie już na dłużej. Jeżeli my mamy myśleć o playoffach i o tym, żeby jechać w dobrym składzie, to Jajman przede wszystkim musi się objechać, a pokazuje, że świetnie myśli na torze, walczy, robi postęp i myślę, że te 12 meczów, w których będzie mógł pojechać do końca roku, go zbuduje. Potem playoff. Szymon Schlauderbach też miał no, niezły występ dzisiaj, wygrana w tym wyścigu młodzieżowym, później też walczył. Szymek jedzie bardzo dobrze i tak jak przed sezonem było mówione, że mamy tylko jednego młodzieżowca, Dominika Kuberę, to wielu fachowców się pomyliło. Szymek jedzie naprawdę świetne spotkania. Oczywiście zdarzają mu się też jakieś wpadki jeszcze, ale rozwija się, idzie w bardzo dobrą stronę. Jak teraz będzie wyglądał plan przygotowań leszczyńskich byków do meczu z Falubazem, który no, zwykle rozgrzewa kibiców jednej i drugiej drużyny? No tak, przyjeżdża do nas świetna drużyna, która na wyjeździe we Wrocławiu wygrała, więc są bardzo mocni. Ale my, jeżeli chodzi o przygotowania, to w piątek będziemy jechali trening, w niedzielę jedziemy mecz i tyle.
Janusz Kłodziej. Dzisiaj zwycięstwo okazało na torze w Rybniku. Cała drużyna pojechała równo i zapunktowała. Jakie odczucia twoje po tym spotkaniu? No rzeczywiście wymagające warunki dzisiaj, jeśli chodzi o może nie tor, jeśli chodzi o przyczepność czy trudność, tylko właśnie przez to, że był śliski ten tor i było bardzo upalnie. Ten sprzęt trochę wariował dzisiaj i ciężko było się wstrzelić dokładnie z ustawieniami. Ale na szczęście jesteśmy fajną drużyną i po prostu udało się wiele razy gdzieś tam porozmawiać, dojść do wspólnego, fajnego porozumienia. Wszyscy sobie podpowiadaliśmy. Nie u każdego z nas może wszystko idealnie grało, tak jak na przykład u mnie, ale generalnie i tak byliśmy górą. Ale miłym akcentem zakończyliście zawody, było zwycięstwo po dobrym wyścigu. Czy można powiedzieć, że na ostatni wyścig znaleźliście optymalne ustawienie? Czy jeszcze to jest nie do końca? Powiem szczerze, że dzisiaj tyle zmieniłem na zawodach, że ciężko powiedzieć, bo bardzo dużo. Na pewno muszę jeszcze ustabilizować to wszystko, bo widzę, że nie wiem, czy z pogodą to wariuje, czy z warunkami, czy naprawdę przygotowujemy sprzęt na mega wysokim poziomie. Wszystko się kręci po prostu wręcz idealnie na warsztacie, a na torze czasami jest z drugą stronę. Nie wiadomo, czy pogoda też ma na to wielki wpływ, czy taki niewielki, więc będziemy to jeszcze sprawdzać. Z Januszem Kołodziejem rozmawiał Rafał Dobrowolski. Za ten wywiad serdecznie dziękujemy. A posłuchajmy, co po tym spotkaniu miał do powiedzenia leszczyński junior Dominik Kubera. Bardzo twardo został przygotowany rybnicki tor. No i tyle, musieliśmy się dostosować. Nie było to łatwe, ale w końcowym wyniku wygraliśmy i super. Jak ty oceniasz swój występ na tym rybnickim torze? No myślę, że mógł być lepszy i chciałbym, żeby był lepszy, ale no co zrobić? Czasem po prostu się nie da. A na tym rybnickim torze, jak już słyszeliśmy, Bartek Smektała, leszczyński byk, czuje się jak ryba w wodzie. Czuję się dobrze, bo my za czasów juniora bardzo wysoko jeździliśmy i zawsze też za czasów juniora tam fajne rezultaty się osiągało. Więc na pewno teraz jak jechaliśmy do Rybnika, to z takim też fajnym nastawieniem. No ten mecz, no właściwie ułożył się po waszej myśli. Było, nie było, drużynowy mistrz Polski był faworytem, no i to było widać, no może nie od pierwszego biegu, ale po tej pierwszej serii już było zdecydowanie lepiej. Oczywiście byliśmy faworytem, ale zapewniam, że nikt z nas nie lekceważy zawodnika, nieważne czy jedziemy do Rybnika, czy tam do Grudziądza, czy Zielona Góra teraz do nas przyjeżdża, bo to jest oczywiście sport i dzisiaj się wygrywa, jutro się przegrywa, także cały czas trzymamy tą rękę na wodze. Tak się składa, że mówiło się, że ten przeskok pomiędzy wiekiem juniora a seniora dla wielu zawodników jest trudny. Po tobie chyba tego nie widać. No póki co mamy tak początek sezonu, jesteśmy dopiero po 5 meczach ligowych. Ja póki co nie odczułem różnicy. I mam nadzieję, że nie odczuję. Jeżeli chodzi o ten mecz w Rybniku, jechałeś w wyścigu nominowanym, tym 15, w którym startują najlepsi zawodnicy. Wywalczyłeś sobie to na torze. No właśnie, też to przeanalizowałem i nawet w Grudziądzu też miałem przyjemność startować w 15 wyścigu. I no cóż, no tam się spotykają zawodnicy, którzy najwięcej zdobywają oczek dla swojej drużyny. Te biegi 15 są nieco ciężkie, ale chcę być najlepszym zawodnikiem, więc to jest najlepszy bieg. Tor w Rybniku dosyć twardy, było gorąco, kurzyło się. To zdecydowanie przeszkadzało momentami w jeździe. Jak się jechało z tyłu? Przede wszystkim bardzo dobrze przygotowany tor, równy na całej długości i szerokości. On oczywiście był twardy, ale zmieniał się. Trzeba cały czas coś tam zrobić w tych ustawieniach, bo próba toru wyglądała całkiem inaczej niż potem kolejne następne biegi. Także ja cały czas osobiście w każdym wyścigu jechałem na co prawda to była drobna kosmetyka, ale cały czas coś tam zmienialiśmy w motocyklu. Ty w przeciwieństwie do wielu kolegów masz więcej okazji do startu, bo rywalizujesz w Seku. Był tor w Bydgoszczy, były oczywiście zawody w Toruniu. Teraz przed tobą już w środę kolejny turniej na torze w Gnieźnie. No, na tym torze ostatnio nie miałeś okazji chyba zbyt wielu do startu, poza oczywiście zawodami juniorskimi. Tak, w Gnieźnie chyba po pierwszym temat, także na pewno muszę sobie przypomnieć tamtą geometrię.
po takich słabszych zawodach w Bydgoszczy na pewno w tym Gnieźnie chciałbym, żeby poszło to nieco lepiej. To prawda, strata punktowa jest duża tam do liderów, ale wszystko jest w zasięgu i oni też na pewno muszą się kiedyś ci zawodnicy pomylić, więc jedziemy walczyć. Jedziemy walczyć i tak jak tutaj pan powiedział, ja tej jazdy teraz mam dosyć sporo, co prawda nie jeździmy codziennie, ale na początku sezonu tak dwa razy w tygodniu zawody to naprawdę widzę w tym duży plus. Pokazałeś w lidze i właśnie w Seku, że jeździsz bez respektu dla bardziej doświadczonych i starszych zawodników. No, mam tu na myśli chociażby Duńczyka Nickiego Petersena. No, wydaje mi się, że nic się tam u mnie nie zmieniło, jeżdżę cały czas tak samo. Wiadomo, że na przykład teraz w Ekstralidze rozpoczynam mecz od tego pierwszego biegu, gdzie od razu spotykam się z liderami i ja zadałem się w pól, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Uważam, że dobry zawodnik to musi jechać z każdego pola i w każdej części meczu, także tak do tego podchodzę. Jeśli chodzi o Sek, no to taki był mój plan, że chcę zostać mistrzem Europy. Dlatego ścigam się i wykorzystuję to jak tylko mogę. Sprzęt mam dobry, szybki, także ja też cały czas jestem, cały czas się przygotowuję, pracujemy ciężko i tutaj mój team, także cały czas będziemy walczyć o medal mistrzostw Europy. Młodzieżowiec Fogu Unileszno, Szymon Schlauderbach. Szymon, jak ty byś ocenił swój występ w Rybniku, bo zaczęło się bardzo dobrze od trójki w wyścigu młodzieżowym? Tak jest, wyścigi juniorskie ukończyłem tak, jak to zamierzałem, bo zdobyłem punkty, których od ciebie oczekuję, lecz wiem, że jeszcze mam zapasy i stać mnie na jeszcze lepszą jazdę i do tego będę dążył. Waleczny byłeś, bo nawet jak nie było trójki na końcu czy dwójki, to gdzieś tam starałeś się zrobić lepszy wynik aniżeli jeden punkt. Dokładnie, jazda była w kontakcie, więc to jest najważniejsze, to mnie cieszy. Lecz mówię, troszkę jeszcze z tego startu mi brakowało, ale mniej więcej wiem na czym stoję i co jeszcze muszę poprawić w sobie. I mówię, tak jak mówię, staram się, jedziemy dalej i myślę, że w następnych meczach będzie jeszcze lepiej. Tor bardzo twardy dziś w Rybniku i bardzo suchy, bo właściwie to chyba wodę należało lać co drugi wyścig. Tak jest, no już na próbie toru mogliśmy zauważyć, że kurzyło się. No tor był bardzo twardy, a też temperatura na dworze było bardzo ciepło, bo mieliśmy ponad 30 stopni, tak mi się wydaje. Więc ten tor bardzo szybko przesychał i dlatego też trzeba było więcej wody lać. Fogo Unia Leszno była faworytem tego dzisiejszego spotkania, no i tu niespodzianki w Rybniku nie było. Tak jest, Unia Leszno była faworytem, lecz nie zapomnijmy, że nie można lekceważyć żadnego rywala, bo wszyscy, którzy stoją pod taśmą, chcą wyścig wygrać i każdy jedzie dla swojej drużyny, ale bardzo się cieszę, że jako drużyna spełniliśmy to zadanie w 100%, wygraliśmy, no i mamy komplet punktów w tabeli. Przed nami mecz z Falubazem Zielona Góra, zapewne wtedy, kiedy jeszcze nie byłeś żużlowcem, nie marzyłeś o karierze żużlowej. Jako kibic ciebie czy rodziców ten mecz na pewno rozgrzewał mocno. No tutaj się muszę zgodzić, bo chodziłem na trybuny i naprawdę mecze z Zieloną Górą były o wiele, wiele bardziej atrakcyjne. Ale no rywal jak każdy inny, tak jak wspomniałem, trzeba pilnować, trzeba się starać, bo z każdym można przegrać, z każdym można wygrać, ale oczywiście na treningach będziemy bardzo mocno przygotowywali się do tego spotkania. To co, zapraszamy kibiców? Oczywiście zapraszamy i mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Tyle Szymon Schlauderbach, a bilety na to spotkanie jeszcze do nabycia, oczywiście drogą wyłącznie internetową, szczegóły na stronie klubowej. Co działo się w innych pojedynkach żużlowej Ekstraligi? Wrocław Grudziądz 53-37. Dla gości z Grudziądza Przemysław Pawlicki zdobył 5 punktów, a najskuteczniejszym zawodnikiem tej ekipy był Artiom Łaguta, 16 punktów w 6 wyjazdach na tor. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę gospodarzy, najwięcej punktów Wolfinden 10 i 3 bonusy, Maciej Janowski 11 i bonus i Gleb Czugunow 9 punktów i bonus w 4 wyjazdach na tor. No, myślę, że sensacja w Częstochowie. Drużyna miejscowych Lwów przegrała z Motorem Lublin 43-47. Dla gości z Lublina Jarosław Hampel zdobył 8 punktów, Wiktor Trofimow 2 i 2 bonusy. Najskuteczniejszym zawodnikiem tej ekipy był Grigori Łaguta, 13 punktów, a najwięcej punktów dla gospodarzy
Szwajcarzy dowiózł do mety Leon Madsen 14 w 6 wyjazdach na tor. Derby ziemi lubuskiej dla Falubazu. Falubaz wygrywa ze Stalą Gorzów w Zielonej Górze 50-40. Najwięcej punktów dla gospodarzy Martin Waculik 12 punktów i Piotr Protasiewicz 10 punktów i 2 bonusy. Natomiast dla Stali najwięcej punktów Jack Holder 13 i bonus w 6 wyjazdach na tor i Bartosz Zmarzlik 12 punktów. Posłuchajmy, co po tym meczu miał do powiedzenia trener gospodarzy Piotr Żyto. Początek mieliśmy dobry, dlatego potem nie wiem, co zawodników wstąpiło. Może troszeczkę już, kiedy mecz był wygrany, tak nie wiem, jak pojechali troszkę sami. Chociaż Baculik, tam ten bieg, który przyjechał czwarty, no też musiał przyjechać czwarty, tak? W ścigu 13 i po prostu no, się na niego trafiło, tam się szczepili po starcie, no to potem tak wyszło. No ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z postawy drużyny. No i jest mobilizacja, jest cała drużyna. Zresztą pan widzi, że współpraca na linii sztab szkoleniowy, zawodnicy, mechanicy, to wszystko trybi i spotykamy się w przerwach na równanie, rozmawiamy, podpowiadamy sobie. Także jest to jedna wielka rodzina, drużyna. Także nie ma tak, żeby sobie coś tam sobie tylko skrywał, a nie podzielił się z kolegą z drużyną informacjami na temat toru, przełożeń itd. Bo jeszcze dorzucają punkty też młodzieżowcy i to chciałbym zauważyć, że dzisiaj Norbert, gdyby nie miał upadku, a tam atakował dosyć mocno, naciskał i to był chyba 3 punkty, Damian 5, czyli 8. No, Garczmarz 1 punkt na upadku Krakowiaka, mieli 2 punkty. Także na pewno solidna młodzież jest i to pomaga, bo wtedy wiadomo, że nie zawsze seniorzy wszystkie wyścigi grają, a ich pomoc, ich punkty są bardzo ważne. Kolegom z lubuskiego zaprzyjaźnionego Radia Zachód dziękujemy za przesłane materiały. Przypominamy również, że już w niedzielę o godzinie 16:30 na stadionie Smoczyka pojedynek niepokonanej do tej pory drużyny Fogo Unii Leszno właśnie z Falubazem Zielona Góra. Początek, przypominam, 16:30, a bilety można kupić jeszcze za pośrednictwem internetu. A co w pierwszej lidze, która właśnie w ten weekend wystartowała, Gdańsk-Tarnów 44-46, myślę, że też jedna z niespodzianek tego żużlowego weekendu dla gości z Tarnowa. Daniel Kaczmarek zdobył 2 punkty. Toruń Gniezno 55-35. Dla gospodarzy Tobiasz Musielak 4 punkty i 2 bonusy. I wiemy, pamiętamy o tej nieszczęsnej, niezawinionej przez Tobiasza taśmiej błędzie sędziego. Dla gości z Gniezna Jurica Pawlic 1 zdobyty punkt. Ostrów Bydgoszcz 53-37. Dla gospodarzy Rafał Okoniewski zdobył 6 punktów w 4 wyjazdach na tor, a liderem tej drużyny był Grzegorz Walasek, 14 punktów i bonus w 5 wyjazdach na tor. Łódź Dałga Pils 57-33. Dla gospodarzy Norbert Kościuch 7 punktów i bonus w 4 startach, Marcin Nowak 10 punktów i bonus. Jak wyglądają tabele, jeżeli chodzi o Ekstraligę? W Ekstralidze na prowadzeniu drużyna Fogo Unii Leszno z kompletem punktów. Na drugim miejscu Zielona Góra 7, na trzecim Lublin 6, na czwartym Częstochowa też 6, ale 4 mecze. Zaległy pojedynek w Gorzowie, ten przerwany. Na piątym drużyna z Wrocławia, na szóstym Grudziądz 2 punkty, na siódmym Rybnik 2 punkty i bez punktu Gorzów. W pierwszej lidze natomiast na prowadzeniu drużyna z Łodzi, drugie miejsce Toruń, trzecie Ostrów, czwarte Tarnów, piąte Gdańsk, szóste Bydgoszcz, siódme Gniezno. No i na ostatnim drużyna z Daugavpils. Co jeszcze w minionym tygodniu? Niestety mamy kolejne złe wieści dla kibiców sportu żużlowego, bo pojawiła się informacja o odwołaniu w tym roku turnieju Speedway Grand Prix, który miał odbyć się we Wrocławiu. Powodem jest oczywiście epidemia koronawirusa. Tym samym w tym tegorocznym kalendarzu Speedway Grand Prix niewiele już zostało. Ten wrocławski turniej, cieszący się ogromnym zainteresowaniem kibiców, bo przecież bilety rozeszły się w błyskawicznym tempie, miał odbyć się 1 sierpnia. Po wspólnych naradach władz FIM, BSI, czyli właściciela praw do organizacji tego turnieju, wrocławskiej Sparty i miasta, podjęto decyzję o odwołaniu tegorocznej rundy. Jest jednak nowy termin, bo stolica Dolnego Śląska na te żużlowe zmagania zaprasza 31 lipca 2021 roku. Przypomnijmy, że w kalendarzu tegorocznego Speedway Grand Prix widnieją jeszcze turnieje
Pradze, Wojens i Toruniu. A w minionym tygodniu na torze bydgoskiej Polonii rozegrano drugą tegoroczną rundę SEC. Wygrał ją reprezentant Danii startujący we włókniarzu Częstochowa Leon Madsen. Do finału nie awansował żaden z Polaków. W Bydgoszczy ścigania na tym wysokim poziomie na pewno nie brakowało. Były mijanki, zaskakujące zwroty akcji. To wszystko na torze, na którym część zawodników niekiedy dość dawno nie ścigała się. Po 20 rozegranych wyścigach w finale na rywali czekali dwaj Rosjanie, Emil Sejfudinow i Grigori Łaguta. A z biegu barażowego awansowali Duńczycy, Leon Madsen i Mikkel Michelsen. W tym ostatnim wyścigu też nie brakowało emocji, a drugą rundę SEC, podobnie jak pierwszą, wygrał Leon Madsen. Drugi był Mikkel Michelsen, trzeci Grigori Łaguta, a czwarty Emil Sejfudinow. Podobnie jak w Toruniu, także w Bydgoszczy. Najlepszym z Polaków był żużlowiec Fogo Unii Bartosz Smektała, który z dorobkiem 7 punktów zajął 9 miejsce. 14 z czwórką na koncie był Kacper Woryna, a jeden zdobyty punkt dał Krzysztofowi Kasprzakowi 16 miejsce. W klasyfikacji generalnej prowadzi Leon Madsen 26 punktów. Drugi jest Robert Lambert 24 punkty i trzeci z takim samym dorobkiem Niki Petersen. Najlepszy z reprezentantów Polski Bartosz Smektała do tej pory zdobył 18 punktów dających 6 miejsce. Kolejny turniej z tego cyklu odbędzie się 15 lipca na torze w Gnieźnie. Mówiłem na samym początku audycji, że będzie to magazyn żużlowo-speedrowerowy, a w niedzielne wczesne popołudnie na leszczyńskim torze speedrowerowym rozegrano mecz o drużynowe Mistrzostwo Polski. LKS Szawer Leszno podejmował w nim Orła Gniezno. W tych derbach Wielkopolski górą 76-71 byli goście. Mecz od samego początku był bardzo zacięty i żadna z drużyn nie mogła liczyć na jakąś wyraźną przewagą punktową. Walka była na przysłowiowe łokcie i to nie tylko w pierwszym łuku. Gospodarzom zdarzały się wykluczenia za rozmaite przewinienia regulaminowe. W sumie mieliśmy aż 3 takie przypadki i to w zasadzie zadecydowało o tej ostatecznej porażce. Po 11 biegu mieliśmy jeszcze remis 54-54, ale w końcówce bardziej doświadczony i wiekowo zdecydowanie starszy zespół gości przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę. Punkty w tym pojedynku dla gospodarzy zdobyli Mikołaj Michalski 4 punkty, Bartosz Wojdal 9, Patryk Krygier 17, Jakub Ignieś 8, Mateusz Ludwiczak 16, Ksawery Kielaszewski 10 punktów i Hubert Kielaszewski 7. Jeden z leszczyńskich zawodników, Patryk Krygier, no niestety porażka w meczu, no ale umówmy się, mecz trzymał w napięciu prawie że do końca. No zgadza się, przejechał bardzo mocny rywal, można nawet powiedzieć, że objawienie tego sezonu, postawili twarde warunki, no i niestety nam się nie udało. To tak trochę derby Wielkopolski. No zgadza się, derby Wielkopolski akurat się w tej kolejce zdarzyły, że tak powiem. No i mieli bardziej wyrównany skład, u nas trochę się wkłada nerwowość, trochę błędów, trochę wykluczeń, no i niestety porażka w meczu. Ale twój zespół jest bardzo młody. No zgadza się, no chłopaki nabierają cały czas doświadczenia i myślę, że to w przyszłości zaprezentuje. Emocje do końca, no ale tak właściwie ten bieg ostatni, w którym jechałeś, no już wszystko było przesądzone praktycznie. No, jeszcze gdzieś tam może iskierka nadziei była, no ale tak naprawdę już było wszystko po musztarda powiedzieć, że tak powiem. Michał Sosek, kiedyś czynny zawodnik leszczyńskiego klubu. Już na torze cię dzisiaj nie zobaczyliśmy, ale w parkingu pomagałeś. Jak najbardziej. Na torze niestety nie udało się mnie zobaczyć, choć były takie plany. Niestety mam kontuzję kolana, która zdarzyła się na pitbajku. Była taka opcja, ponieważ chcę, żeby leszczyńska drużyna wskoczyła chociaż do rundy playoff, na czym mi bardzo zależy. Niestety lekarz zabronił mi tego startu, więc stwierdziliśmy łącznie razem z drużyną i panią prezes, że będę pełnił funkcję kierownika drużyny. Jak oceniasz ten mecz w wykonaniu leszczyńskiego klubu? Znaczy chłopacy dali z siebie wszystko, co było widać. Niestety po raz kolejny wykluczenia gdzieś nam przeszkadzają i w najbliższej przyszłości będziemy musieli to zmienić. Drużyna Orła Gniezno bardziej chyba, nie powiem, że wyrośnięta, ale doświadczona, zdecydowanie starsi zawodnicy. Tak, i myślę, że właśnie oni dzisiaj tym wygrali mecz, ponieważ są to zawodnicy, którzy jeździli kupę lat temu. Tego się nie zapomina, to jest jak z jazdą na rowerze, tylko że na speedrowerze. Wiedzą, kiedy używać łokci, jak mają to zrobić, jak wyjść ze startu. Niestety u nas jest młody skład, czasami jeszcze się podpalamy, ale myślę, że jeszcze jest szansa na wejście do fazy playoff. Pod koniec meczu mieliśmy jeszcze remis, właściwie takie nowe otwarcie. Tak, zgadza się. Mówiliśmy, że mecz zaczyna się od nowa. Było to w 12 bodajże biegu. Po 11 biegu mówiliśmy, że zaczynamy od nowa. Miał być bieg zremisowany, niestety się nie udało. Biegi nominowane w 13, niestety taśma Bartosza Wojtala. I tutaj myślę, że wszystkim już skrzydła opadły. Czy w następnych meczach jest szansa, że zobaczymy cię na torze?
Ciężko mi powiedzieć, nie chcę nic jeszcze mówić, nie wiem jak będzie wyglądała sytuacja z kontuzją i z kolanem. Możliwe, że się zdarzy, że chociaż wyjadę do jednego biegu. Ale okazuje się, że mimo, że tu emocje były na torze, to gdzieś już po meczu, no właściwie taka atmosfera fair play pomiędzy Orłem a leszczyńskim zespołem. Zgadza się, no tutaj to jest sport. Dziś, że tak powiem, wygrała lepsza drużyna. Chłopacy wiedzą, że troszeczkę przegraną są ich wykluczenia, więc tutaj nie mamy do nikogo pretensji. Sędzia, co było widać, był z Leszna, ale sędziował konsekwentnie, co nas cieszy, ponieważ no tutaj ten sport na tym polega, żeby sędzia, który sędziuje, musi to robić konsekwentnie, niezależnie skąd jest. Czy jest z Torunia, czy jest z Leszna, czy ze Świętochłowic. Czyli pretensji nie ma i no można powiedzieć, ten leszczyński sędzia wzorem dla innych. Zgadza się, myślę, że inni powinni brać z niego przykład. Mateusz Ludwiczak, jeżdżący trener leszczyńskiego zespołu. No Mateusz, no niestety dzisiaj się nie udało, porażka na własnym torze, no ale nie z byle kim, bo z Orłem Gniezno, bardzo silnym zespołem. Tak, bardzo silnym. Pokazali to w tamtej kolejce, co przyjechał do nich Wisiemisz Polski, Świętochowice. Pokonali ich na swoim obiekcie. Kolejna kolejka była u nas. Chcieliśmy ten mecz wygrać, ale niestety nasze błędy pokazały to, że no w tym sezonie nie wolno się mylić, więc mecz został przegrany. No nie ma co płakać, trzeba po prostu się wziąć garść. Teraz będzie dłuższa przerwa, bo do 16 sierpnia jest przerwa z meczami. Kolejny mecz mamy na wyjeździe z Ostrowem. No i teraz każdy mecz, aż żeby się liczyć w playoffach, musimy wygrać. Także mamy ciężki temat. Trzeba przetrenować teraz ten dobry miesiąc, po prostu wygrać wszystkie mecze. No co tu mówić, no nikt w tym samym meczu nie wygra, błędy i jeszcze raz błędy z naszej strony, więc tutaj jest, no niestety Tor później to weryfikuje, nie? Więc wykluczenia, taśma, no nic nie poradzić, wygrywamy razem, przegrywamy razem, więc no niestety, dzisiaj jest porażka i trzeba się z tym przespać, przemyśleć i będziemy jechać dalej. Nad czym twoim zdaniem trzeba popracować jeszcze? Nad wykluczeniami. Za dużo, już drugi mecz mamy, który jest za dużo wykluczeń. Taśma. Kolejny mecz pojechaliśmy do Torunia. Przegraliśmy, wiadomo, dwucyfrową liczbą, ale gdyby nie te taśmy i nie te wykluczenia, moim zdaniem mecz był na styku. Miało już to nie być w tym meczu, no niestety. Znowu jest to samo. Niektórzy zawodnicy muszą znaleźć w sobie, co źle robią. Masz bardzo młody zespół. Tak, jest bardzo młody zespół, się z tego bardzo mocno cieszę, bo w sumie ja i no na dzień dzisiejszy Patryk Krieger jest najstarszym zawodnikiem, ma 30 lat, ja mam 28, a reszta nawet nie ma powyżej 26, więc fajny skład mamy, fajnie się jeździ, więc no uczymy się od nowa, no bo zawsze Leszno słynęło z tego, że zawsze przyjechały, jakby powiedzieć, same petardy, że mieliśmy naprawdę takie składy, że już przed meczem było wiadomo, kto wygra, a teraz po prostu się uczymy, ja się z tego cieszę, bo mówię, nie każdy by długo jeździł, więc wchodzi ta nowa krew, nowy klub, więc czemu nie, próbujemy, jak nie ten sezon, to jest następny sezon, więc nie będziemy jakoś płakać, po prostu musimy popracować nad błędami, więc... Takie jest moje zdanie i tu bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli, prezesom, którzy naprawdę się starają, Jarkowi, który puszcza taśmy co mecz, więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. No i co, czekamy na kolejny mecz. Kolejny z leszczyńskich speedrowerowców, Hubert Kielaszewski. No Hubert, porażka jest, ale porażka nie jest byle kim. No porażka jest, boli ta porażka, no mecz był na styku, mogliśmy to wygrać. No posypało się po tych taśmach te wykluczenia nasze i no i później już po pierwszym wykluczeniu w biegach nominowanych już było wiadome, że przegramy, więc no szkoda. Jak ty oceniasz swój występ? Ja cię jechałem z rezerwy pod numerem 7. Dwa razy wyjechałem do biegu. Wygrałem i drugi bieg przyjechałem drugi, więc jak oceniam swój występ, to bardzo dobrze. Walka na torze była, na łokcie, ale później po meczu no właściwie takie przyjacielskie pożegnanie z drużyną Orła. No było przyjacielskie pożegnanie, no bo to jest sport, jesteśmy sportowcami, no trzeba się szanować, no i tak to jest, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Przyszło też całkiem sporo kibiców. No właśnie byłem zdziwiony, że tylu kibiców przyszło właśnie tutaj ten mecz oglądać. Jeszcze przyjechali kibice z Gniezna, więc miło było. Teraz dłuższa przerwa. Tak, na pewno bardzo długa przerwa. Ale oczywiście treningi będą się odbywały. No cały czas treningi, teraz mam w głowie walkę, bo mam za miesiąc walkę, więc teraz na walce muszę się skupić. A dodajmy, że Hubert Kielaszewski jest też członkiem sekcji sportów walki.
Leszczyńskiej, Polonii. Przypominamy również o indywidualnych mistrzostwach pierwszej ligi, te na torze w Bydgoszczy. Wystartują w nich Tobiasz Musielak, toruński anioł, ale wychowanek leszczyńskich Byków i kolejny przedstawiciel naszego żużlowego regionu, żużlowiec Ostrowi, Ostrów Wielkopolski, Rafał Okoniewski. I to tyle w dziś magazynie takim żużlowo-speedrowerowym. Przypominam również o meczu Fogo Unii Leszno na własnym torze w najbliższą niedzielę o godzinie 16:30 z falubazem Zielona Góra. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Reklama. Sponsorem magazynu żużlowego jest Peugeot 3008. Chcesz zobaczyć, jak wygląda? Odwiedź salony B&B, autoryzowanego dealera Peugeot. Firma B&B zaprasza do swoich salonów w Lesznie i Gostyniu przy ulicach Poznańskich. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5. www.apartamentyleszno.com. Reklama.